Tym razem zarówno pogoda, jak i frekwencja dopisały. Ósma rowerowa masa krytyczna odbyła się pierwszy raz w tym roku w wiosennej aurze. Pierwszy raz rowerzyści pojechali przez osiedle Rządz, na którym zamiast normalnej drogi zastali podziurawiony asfalt. Ktoś porobił w nim dziury, ale zapomniał załatać, tworząc tym samym istnie kosmiczny widok. Przejazd tego typu drogą to nie lada wyzwanie dla samochodów, a dla rowerzystów to prawdziwy survival, szczególnie dla młodych dzieci i mniej doświadczonych rowerzystów. Było to nie lada wyzwanie. Był to też najdłuższy jak do tej pory przejazd. Kolejna masa już w ostatni piątek maja, na którą serdecznie zapraszamy. Chyba pierwsza wiosenna masa w tym roku. Tak, właściwie, bo tamto... Prawdziwie wiosenna. Tak jest, bo tamto można by właściwie zimową nazwać, przez co no, troszeczkę mało ludzi. Dzisiaj naprawdę widać, że rowerzyści wyjechali na ulicę. Jedziemy po to, co zwykle, czyli równe drogi dla rowerów, równe prawa dla rowerzystów. Chcemy pokazywać, że warto dla nas robić ścieżki rowerowe i chcielibyśmy, żeby władze w końcu przestały nam obiecywać, a zaczęły realizować jakieś plany rowerowe, bo tak naprawdę no, trzeba nazwać to po imieniu. To, co w tej chwili jest, to jest tandeta, właściwie gnioty. Jaka trasa? Trasa może kolega? Kolega, tak. Dzisiejsza trasa wyjdzie jak zawsze. Startujemy spod ratusza, jedziemy Starym Miastem, ulicą Aleja 23 stycznia, Toruńską po raz pierwszy, która jest otwarta dla rowerzystów od zeszłego roku, Chełmińska, jedziemy aż po Real, skręcamy w Rządz, przejeżdżamy przez cały Rządz, jedziemy, wracamy ulicą Chełmińską, Bydgoska, Halera, Piłsudskiego i tutaj na Stare Miasto. Następna masa kiedy? Następna masa oczywiście jak zwykle ostatni piątek miesiąca, godzina 18 spod ratusza, tradycyjnie jeździmy aż do października, także chcielibyśmy ludzi przyzwyczaić, że to będzie, że to jest cykliczna impreza, że piątek, popołudnie, ostatni piątek miesiąca, zawsze tutaj ruszamy. Po to, co zwykle. A dziś frekwencja jest sporo większa, mimo że częściowo na dość się zapowiadało. Zdecydowanie większa. Myślę, że rowerzyści załapali ideę i będą z nami jeździć, mam nadzieję, aż do jesieni. Bo się wszyscy cieszą, że jest nas tyle. Policja kazała nam zapytać, gdzie byliście poprzedniego miesiąca. No wiadomo, pogoda była, jak tam była. Czekamy, aż w końcu zaczną spełniać, bo chyba... Wszyscy wiedzą, jak wyglądają drogi rowerowe. Mamy nadzieję, że nasze władze w końcu troszeczkę zainwestują, zwłaszcza, że inwestują dosyć mocno w drogi rowerowe. Przepraszam, nie rowerowe, drogi samochodowe. A drogi rowerowe niestety przy okazji można by budować przy tak wielomilionowych inwestycjach, ale nie ma na to pieniążków. Cały czas będziemy rozmawiać teraz w połowie miesiąca, więc mam nadzieję, że w końcu przyniesiemy wam jakieś dobre wieści.
może troszeczkę niektórym słyszałem za wolno, ale jest, taka jest idea tego przejazdu. Kolega nie wspomniał, ale to już będzie rocznica maszy gryzionskiej.